Ogólne rozbijanie mięśni brzucha, do tego potrzebujemy dosyć miękkiej piłki, może to być niedopompowana piłka futbolowa lub taki easy ball. Kładziemy się, rozbijamy obszar od podstawy żeber do miednicy. Kładziemy się na piłeczce w ten sposób. Na początku możemy nic nie poczuć, ale nabieramy powietrza. Przytrzymujemy to powietrze kilka sekund i po tych kilku sekundach powoli wypuszczamy i staramy się rozluźnić wszystkie mięśnie. Gdy już nie rozluźnimy i czujemy, że piłeczka weszła w tkankę jak w masło, powoli zaczynamy skręcać. Z falą nacisku staramy się przesunąć tkanki, żeby one pracowały między sobą powolutku. Gdy czujemy, że natrafiliśmy na jakieś szczególnie napięte miejsce, możemy zastosować technikę napnie rozluźnij, czyli napinamy i po 10 sekundach rozluźniamy. Puszczamy z darem, pozwalamy, żeby piłka wyszła troszkę głębiej. Zaczynamy to masować. Najlepsze efekty są, jeśli zrobimy to przynajmniej 10 minut, po 5 minut na każdą stronę brzucha.